I'll do... Jakiegoś czasu trwa w Polsce debata na temat cen oraz dostępności mieszkań. I takim szwarc charakterem, grupą osób, które jest obwiniana o całe zło, oprócz deweloperów, są oczywiście fliperzy. Czyli według części uczestników debaty publicznej, winę za to, że mieszkania są drogie, ponoszą firmy, które budują te mieszkania i starają się budować ich jak najwięcej po to, żeby one były, oraz ludzie, którzy kupują mieszkania od jednych ludzi, remontują, poprawiają, naprawiają i sprzedają z zyskiem drugim ludziom. Jest to wiadomo zła spekulacja, że tak nie wolno, jak to, kto, jak to można kupić mieszkanie, a następnie sprzedać, jeszcze zarobić i zapłacić od tego podatek. Dlatego Lewica złożyła projekt ustawy antyfliperskiej. Pomyśleli, co by tu zrobić, żeby ludzie nie kupowali i nie sprzedawali mieszkań, bo to na pewno pomoże i dzięki temu, jak się nie będzie ich kupować i sprzedawać, to ceny od tego według Lewicy spadną. I postanowili walczyć z fliperami w ten sposób, że skomplikują ustawę o podatku od czynności cywilno Prawnych. No bo jak wszyscy wiemy, jeżeli się kupuje od kogoś mieszkanie z rynku wtórnego, to do tej pory trzeba było zapłacić 2% podatku od czynności cywilno-prawnych. I Lewica proponuje, żeby to zmienić, że to jest za proste, żeby było po prostu 2%, żeby wprowadzić szereg różnych stawek podatku od czynności cywilno-prawnych. Więc pierwsza rzecz: chcieliby, żeby stawka podatku PCC zależała od tego, jak długo to mieszkanie posiadał jego sprzedawca. I jeżeli on miał je krócej niż rok, to stawka ma wynieść aż Aż 10%, jeżeli między rok a 2 lata to 6%, a jeżeli od 2 do 3 lat to 4%. A do tego ma jeszcze być drugie kryterium, to znaczy, ile mieszkań, nabywca tego mieszkania kupił w ciągu ostatnich 5 lat. Jeżeli jest to trzecie nabycie nieruchomości w ciągu 5 lat, to wtedy PCC ma wynieść 3%, jeżeli czwarte to 4%, jeżeli piąte lub kolejne, to ma to być. 5% i przez to podniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych lewica ma nadzieję, że wyeliminuje fliperów, dzięki czemu ceny nieruchomości spadną. A dlaczego ma się tak zadziałać? A tego to oczywiście nikt nie wie, bo w uzasadnieniu tego nie ma. To znaczy w uzasadnieniu ustawy nie ma żadnego argumentu, żadnych badań, żadnych liczb, ani w ogóle opisu skali problemu, tylko napisali, no patrzcie, ceny rosną, to jak uwalimy fliperów, to ceny przestaną rosnąć. To jest cała argumentacja. Nie ma na to żadnych badań, żadnych liczb, żadnej informacji o skali problemu. To Wam powiem, jaka jest skala problemu, żebyście wiedzieli, o czym my to w ogóle mówimy. Otóż według obecnych, istniejących badań NBP-u, udział flipów w dużych miastach, bo w małych jest to znacznie mniej, ale w dużych miastach to jest od 5 do 6% transakcji. Co oznacza, że to jest marginalna część rynku sprzedaży mieszkań. 5 do 6%. I jak myślicie? Jak tym 5% sprawimy, że to ich PCC to wyjdzie gdzieńska 3 punkty procentowe zamiast 2% to ceny nieruchomości od tego spadną, czy nie spadną, jak duża jest to skala problemu. Oni też w sensie lewica lubi mówić, że 70% mieszkań w Polsce jest kupowanych pod cele inwestycyjne. Rozumiecie, 70%. Przez to, że ludzie kupują mieszkania na cele inwestycyjne, to dla was, dla normalnych ludzi nie ma tych mieszkań albo są strasznie drogie. No i ta teza no niestety również nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Tutaj macie dane z NBP-u pokazujące w jakich celach ludzie kupują mieszkania. No i tam zobaczycie, że że ten pasek odpowiadający za Właśnie mieszkania kupione po to, żeby je trzymać w celach inwestycyjnych, a potem je sprzedać, jak trochę urosną, to jest, uwaga, całe 4%. Więc to jest to, na czym się koncentruje lewica. Większość ludzi kupuje mieszkania albo po to, żeby w nich mieszkać, albo po to, żeby je wynajmować. I prawie nikt nie kupuje mieszkań po to, żeby stały puste. A dlaczego? Bo to się po prostu nie opłaca. Jak mieszkanie można wynająć na tym jeszcze więcej zarobić, to kto normalny będzie kupował mieszkanie i go nie wynajmował. I lewica zdaje się w ogóle tego nie rozumie. Natomiast. Ten projekt ustawy, oprócz tego, że jest absurdalny, że nie rozwiązuje problemu, to oczywiście tworzy całą masę nowych problemów, jak prawie każda reforma podatkowa. Pierwszym problemem jest to, że system stanie się strasznie skomplikowany. To znaczy, do tej pory wiadomo było: kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym, to płacimy VAT, nie płacimy PCC. Kupujemy na rynku wtórnym, to płacimy 2% PCC. Nie było się w zasadzie nad czym zastanawiać. A teraz nagle będzie ileś różnych stawek, zależnych od ilości kryteriów. Jedne na rzecz nabywcy, drugie na rzecz sprzedającego i w zależności od kombinacji różnych czynników trzeba będzie ustalić właściwą stawkę podatku PCC. Do tego ta ustawa, jeżeli przejdzie w obecnej formie, obejmie mnóstwo ludzi, którzy fliperami wcale nie są. Według statystyk przeciętny czas flipa w Polsce trwa 21 tygodni. Więc powiedzcie mi, na jaką cholerę obejmować tym karnym podatkiem transakcje, które będą miały miejsce 3 lata po zakupie mieszkania? Czyli ktoś kupił mieszkanie, nie wiem, urodziło mu się dziecko albo dwoje dzieci w tym czasie, chce kupić kolejne mieszkanie większe. I sprzedać tamte, no bo po co mu dwa mieszkania? To według tego projektu stanie się fliperem. Mi też się kiedyś zdarzyło kupić mieszkanie, po trzech latach kupić większe, bo mi się rodzina powiększyła i przestałem się tam mieścić. Zresztą moja sytuacja dochodowa się trochę w tym czasie polepszyła. To sprzedałem stare mieszkanie, kupiłem sobie nowe, się przeprowadziłem. Według tego projektu ustawy nagle stałem się fliperem, ponieważ chciałem, żeby moje dzieci miały jeden pokój więcej. I to już powinno być przez rząd karane. Dalej, wyobraźcie sobie, że ktoś odziedziczył odziedziczył mieszkanie, którego nie potrzebuje albo którego nie chce wynajmować, bo jest na przykład na drugim końcu Polski i nie ma w zasadniczo możliwości łatwego wynajmowania takiego mieszkania, w związku z czym chce te mieszkanie sprzedać. I co się okazuje? To też jest zły flipper, ponieważ sprzedaje odziedziczone mieszkanie, np. po miesiącu, po roku, już zapłaci również karną stawkę podatku PCC. Idźmy dalej. Wyobraźmy sobie, że ktoś odziedziczy udziały w mieszkaniu. Na przykład połowę mieszkania odziedziczy, a pozostała połowa mieszkania czy jakiegoś domu będzie odziedziczona przez jakąś rodzinę. Wtedy ten, co ma najwięcej, będzie chciał odkupić udziały w mieszkaniu od tych, którzy mają te małe części. No to od pierwszej transakcji odkupienia zapłaci tam ile 3% PCC, ale już drugie udziały to będzie musiał zapłacić 4%, a od trzeciej osoby, jak odkupił udziały w jednym mieszkaniu, no to już będzie 5% PCC, bo to był strasznie zły flipper, który odziedziczył mieszkanie razem z rodziną i chciał odkupić udziały dla siebie. Kolejny problem. Na 100% będzie to wyglądało w ten sposób, że ktoś zobaczy mieszkanie, mówi fajne mieszkanie, chce je kupić, wpłaci zadatek Pójdzie do notariusza i dopiero u notariusza dowie się, jaka jest stawka PCC za to mieszkanie, ponieważ ona wynika z tego, co wcześniej robił sprzedający, to znaczy, jak długo miał to mieszkanie. Jestem przekonany, że będzie mnóstwo sytuacji, w której ktoś podpisze taką umowę, wpłaci zadatek, dopiero u notariusza dowie się, jaka jest stawka PCC. To zresztą w z ustawy wynika, że dopiero notariusz ma poinformować, jaka będzie stawka PCC i wtedy jaki jest wybór. Albo płacimy nagle 10% PCC, bo się dowiedzieliśmy od. Notariusza, ile musimy zapłacić, albo tracimy zadatek, albo na przykład tracimy dużo czasu, bo parę miesięcy czekaliśmy na notariusza, bo załatwiliśmy kredyt w tym czasie. W ten sposób to nie powinno być zorganizowane, że dopiero u notariusza dowiadujemy się, ile podatku PCC musimy zapłacić od takiego mieszkania. Normalny system by w ten sposób nie wyglądał. Ale to nie koniec problemów. No bo ustawa nic nie mówi na następujący temat. Niedawno doszło do kolejnej zmiany PCC, po to, żeby właśnie ludzie mogli taniej kupować mieszkania, i teraz jest tak, że jak ktoś kupi pierwsze mieszkanie, a to wtedy w ogóle nie płaci podatku PCC, to powiedzcie mi, który przepis jest ważniejszy. Czy ten, który mówi, że kupuje nowe mieszkanie jak, jak kupuję mieszkanie po raz pierwszy, to nie płacę PCC. Czy ten, że jak kupuję mieszkanie od kogoś, kto kupił je w ciągu ostatniego roku, to płacę 10% PCC? Kto mi powie, czy mam zapłacić 0%, czy 10%, bo jak to mieszkanie będzie kosztowało, nie wiem, pół miliona, czy milion, nagle się okazuje, że ja mogę być w plecy 100 tysięcy złotych, jeżeli ktoś jednak inaczej zinterpretuje te przepisy. Więc ustawa jest niejasna. I tutaj taka dygresja, bo ten system podatkowy polski to coraz bardziej zmierza w coraz gorszym kierunku. Znaczy on się komplikuje. Jeszcze szybciej niż kiedyś. Takie dwa przypadki. Pierwsze, kiedyś mieliśmy, jeszcze niedawno przed nowym ładem, jedną składkę zdrowotną. Byłeś przedsiębiorcą, płaciłeś taką składkę zdrowotną. Wszystko było jasne, nikt się nie pytał, jak jest, każde wszystko rozumiał. Przyszedł nowy ład i się nagle okazało, że mamy inną składkę zdrowotną na skali podatkowej, inną na podatku liniowym, inną jeszcze na ryczałcie, która w ogóle jeszcze w trzech wariantach działa. Teraz przyszedł nowy rząd i mówi, że on zmieni składkę zdrowotną i będzie jeszcze inaczej, że jedna będzie na skali podatkowej, na liniowym to w ogóle będzie w dwóch wariantach, w dwóch wariantach. Tak też będzie na ryczałcie. Prosta rzecz. Jedna składka dla wszystkich okazała się zbyt prosta i trzeba było to skomplikować. I dokładnie to samo teraz dzieje się z podatkiem PCC. No bo wcześniej było 2%, czyli kupuję mieszkanie, płacę 2%. Nie było się nawet o co pytać. A teraz tych stawek ma być 6, bo w zależności od kontekstu, ile to mieszkanie miał ktoś, kto je sprzedaje oraz ile mieszkań w ostatnich 5 latach kupił ktoś, kto je kupuje, to może być tam 3, 4, 5, 2, 4, nie 6, 4, 10. Do tego jeszcze od stycznia tego roku przed przepis, że kupujecie co najmniej 6 mieszkań. Na jednej nieruchomości gruntowej to płacicie 6% PCC, a wtedy nawet VAT musicie zapłacić, jeżeli to jest nowe mieszkanie. Więc prosta sprawa. Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym, płacisz 2% PCC, kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, płacisz VAT. Nagle została tak skomplikowana, że czasem płacisz 2, czasem 4, 6, 10, czasem płacisz i VAT i PCC i to wtedy jeszcze 6%. Po cholerę to tak komplikować. Czemu nawet tak prosta i oczywista sprawa, podatek PCC od nabycia mieszkania, ma być w ten sposób skomplikowany, ma być ileś różnych stawek i do końca nie będzie wiadomo, jaką stawkę zapłacić. Jak już jesteśmy przy złych wiadomościach, to dzisiaj rano przeczytałem artykuł w Rzeczpospolitej, który powinien Was zainteresować. Otóż zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest już taki sąd, że od niego to już się nie ma gdzie odwołać, czyli ten wyrok jest prawomocny, ostateczny w zasadzie nie da się go zmienić w następującej sprawie. Ktoś kupił sobie mieszkanie, no i nie uwierzycie, chciał tam zrobić remont i w ramach tego remontu przesunął sobie ściankę. Chyba ją zniszczył pomiędzy salonem a kuchnią, żeby mieć taką większą przestrzeń. Czy wydaje się Wam to sytuacją, ja nie wiem, jakąś drastyczną, niespotykaną, nietypową? No nie. No mnóstwo ludzi tak robi. W sensie robicie remonty i wyburzacie jakąś ściankę działową. Nie mówię o ścianach nośnych, mówię o ściance działowej. Albo sobie gdzieś dobudowujecie ściankę działową. Wszystko jasne, nie? Mnóstwo ludzi tak zrobiło. I okazuje się, że ktoś robił taki remont, ale nie po drodze mu było z sąsiadami i ci sąsiedzi na niego donieśli do inspektoratu nadzoru budowlanego. I przyjechał inspektor. I stwierdził, że, że no, panie, jak sujesz sobie ściankę działową i ją wyburzasz, to ty na to potrzebujesz pozwolenie na budowę. A jeżeli zrobiłeś to i nie masz pozwolenia na budowę, to musisz przywrócić to do stanu poprzedniego. Jeżeli postawiłeś jakąś ściankę, to musisz ją wyburzyć, a jeżeli jakąś zlikwidowałeś, to musisz ją postawić i wtedy dopiero możesz prosić o pozwolenie na budowę, po to, żeby tą ściankę wyburzyć. Teraz, żeby było śmieszniej, od 1995 roku, od kiedy te przepisy weszły. Wynika, że taka samowola budowlana, bo taki remont jest teraz samowolą budowlaną, to się w ogóle nie przedawnia. Ponieważ to się nie przedawnia i jest tylko abolicja, która nie jest z automatu po 20 latach, oznacza, że wiem, że ciężko to uwierzyć, ale tak jest, że według tego wyroku, o którym dzisiaj że rzepa napisała, że w ciągu ostatnich 20 lat w swoim domu czy mieszkaniu zburzyliście szczankę działową i nie wystąpiliście wcześniej o pozwolenie na budowę, a stawiam, że nikt nie występuje w takich sprawach o pozwolenie na budowę to macie samowolę budowlaną. Jeżeli któryś z Waszych sąsiadów na przykład was nie lubi, bo nie wiem, puszczacie głośną muzykę, albo wieszacie jakieś plakaty na balkonach, który ktoś nie lubi, na przykład wyborcze, albo nie wiem, w ogóle was nie lubi, z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, bo krzywy nos macie, to on może teraz pójść do inspektoratu nadzoru budowlanego, powiedzieć, że wy macie w domu samowolę budowlaną, ten inspektor może do was przyjść i powiedzieć, że to jest samowola budowlana i macie zniszczyć te. Ścianki, postawić inne ścianki, bo to urzędnik wraz z sąsiadem lepiej wiedzą, jak powinny wyglądać ściany działowe w waszym mieszkaniu. Przechodzimy do kampanii samorządowej, która się.